chciałabym pokazać troszeczkę inne zastosowanie papierowych rurek, to znaczy nie będziemy zaplatać, tylko spróbujemy zrobić z nich troszkę inne rzeczy. W zasadzie dzisiejsza zabawa będzie trochę przypominała zabawę klockami, ponieważ chciałabym, abyśmy nasze rurki wykorzystali do przygotowania takich drobnych elementów, jak na przykład kółeczka albo troszeczkę inne kształty, sopelki, takie kształty przypominające oko, z których później, jak z klocków, będziemy mogli układać różne elementy dekoracyjne, a nawet użytkowe. Z takich pozwijanych elementów na przykład powstał taki ptaszek. Czyli potrzebować dzisiaj będziemy przede wszystkim papierowych rurek. Przyda nam się na pewno jakaś kredka, ołówek, inna rurka i oczywiście klej. Zaczynamy od zwinięcia najprostszego z kształtu, czyli kółeczka. I nawijam końcówkę rurki . Podkładam odrobinę kleju i zaczynam zwijać. Troszkę rurkę przypłaszczam, żeby łatwiej ją było zwijać. I nawijamy. I co chwilę podkładamy klej i nawijamy. Po jakimś czasie, jak już mamy kilka warstw, możemy wyjąć kredkę. I teraz już zwijamy tylko w palcach, podkładamy klej i zwijamy. Oczywiście po zwinięciu pierwszej rurki kółeczko jest niewielkie i ono może nam wystarczyć, ponieważ kółeczka nam się przydadzą i mniejsze i większe. Jeżeli chcemy zrobić większe kółko, to przedłużamy rurkę i zwijamy dalej, podkładając klej. I tu mamy przygotowane kółeczka z pojedynczych rurek, to z dwóch rurek i jeszcze większe kółeczko z trzech rurek. Możemy również przygotować trochę inny kształt, żebyśmy mieli później więcej możliwości przy składaniu, czyli na pewnym etapie zwijania kółeczka w pewnym miejscu przełamujemy sobie rurkę i zostawiamy taki swobodny element i w tym miejscu podkładam klej, żeby ten rożek wolny nam został. Przytrzymuję chwilę, żeby klej złapał. Tył kółeczka owijam i ten znowu z tej strony mogę sobie przymierzam, załamuję rurkę troszeczkę dalej niż poprzednio i powiększam ten dziubek. O, on teraz wystaje jeszcze bardziej. I doklejam tu dookoła. I dokładnie nanoszę klej na końcówkę rurki. I zamykamy. I gotowe. Innym jeszcze dość prostym kształtem na bazie kółeczka jest taki kształt oka. Czyli jak już mamy ukręcone kółeczko do pewnej wielkości, załamujemy rurkę tworząc rożek i w jednym miejscu przyklejamy. I taki sam rożek, jak już klej nam tutaj złapie, taki sam rożek robimy po przeciwległej stronie. Czyli znowu z drugiej strony załamujemy rurkę i przyklejamy tylko tutaj, gdzie przylega do kółeczka. I jeżeli chcemy powiększać ten kształt, to za każdym razem możemy załamywać rurkę w pewnej odległości od już zgiętego rożka, żeby
ten kształt był coraz większy i sklejamy tylko w miejscu, gdzie przylega do kółka. Nanosimy klej na wierzchołek. I oczywiście możemy przedłużyć rurkę i powiększać ten kształt dowolnie. Jak już mamy przygotowanych dużo takich naszych klocków, czyli kółeczek różnej wielkości, sopelków czy takich kształtów przypominających oko, możemy zacząć naszą zabawę w składanie i możemy na przykład z nich ułożyć sobie motylka. Teraz wszystkie te elementy należałoby ze sobą skleić i motylek byłby gotowy. Możemy poskładać z nich ptaszka. Po złożeniu takich elementów, żeby one się jeszcze nam lepiej trzymały, dobrze jest całość okleić jedną rurką dookoła, żeby utrwalić kształt. Możemy złożyć na przykład aniołka. Czyli budujemy piramidkę, zostawiamy głowę i dokładamy skrzydełka. Właściwie mając do dyspozycji dużo takich klocków, możemy budować z nich przeróżne kształty, bardziej dekoracyjne. Możemy też przygotować coś, co będzie miało charakter użytkowy, czyli możemy sobie na przykład przygotować podstawkę pod gorące rzeczy. I w tym celu te wszystkie elementy trzeba ze sobą skleić. Obserwujemy dokładnie, gdzie nasze elementy się ze sobą stykają i w tym miejscu nanosimy klej. I sklejamy. Mam już sklejoną pierwszą część. Mogę ten kształt jeszcze uzupełnić o dodatkowe elementy, czyli pomiędzy płatki wkleję dodatkowe kółeczka. To nam jeszcze całość wzmocni. Czyli nanoszę klej w tym miejscu, gdzie on styka się z płatkami, gdzie kółeczko styka się z płatkami. Mamy całość sklejoną. I tak przygotowany element, po zalakierowaniu go lakierem akrylowym bądź innym lakierem do drewna, możemy wykorzystywać w domu jako podstawkę, na przykład pod gorące rzeczy, albo jako element dekoracyjny